Witam wszystkich, nazywam się Ryszard Czynek, jestem serwis inżynierem Blade Mastera. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować oszczałkę ręczną, pokazać jej możliwości i jak to wygląda, jak to się je, jak to się mówi. Jest to oszczałka ręczna, w której zastosowane są cztery płytki z napylonym diamentami. Jest to o tyle dobra sprawa, że ta ostrzałka, przy pomocy tej ostrzałki możemy sobie wspomóc, czyli doraźnie poprawić jakość szlifu. Czym się różni ta ostrzałka od typowych ostrzałek typu V? Różni się w tym właśnie, że ma cztery płytki, na której napylony jest diament. Płytki te podczas ostrzenia automatycznie nam się ustawiają do krawędzi i właśnie różnica między V-ką, oszczałką typu V polega na tym, że ta szlifierka nie zawija nam krawędzi do środka. Czyli przy każdym ostrzeniu mamy wysokość tych krawędzi ostrza, nam się po prostu obniża. Przy pomocy tej ostrzałki nie występuje ten efekt. Po prostu automatycznie ustawiają nam się blaszki z napylonym diamentem i szlifują nam wszystkie cztery krawędzie, czyli w czterech punktach mamy szlif, nie tylko w dwóch i nie ma efektu zawijania krawędzi do środka. Sam proces oszczenia nie jest w ogóle skomplikowany, po prostu wystarczy nałożyć ostrzałkę na ostrze i kilkukrotnie przejechać. I taki oto szlif, można sobie pomóc osoby, które nie wiem, mają gdzieś daleko do oszczalni, czy nawet podczas treningów, czy jazdy na lodzie, nie muszą gdzieś tam rezygnować z dalszej jazdy, tylko mogą sobie zejść na bok, przejechać kilkukrotnie, poprawić ten szlif. Chciałem jeszcze powiedzieć, że same przejechanie tym przyrządem, tą ostrzałką, nie uchroni nas jednak od jakiejś tam wizyty, bo sama ta oszczałka nam nie zrobi rowka, nie? Służy to tylko do poprawy jakości tego, do poprawy uszkodzonej krawędzi ostrza.